Hej, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zagrajmy sobie w Skate. Dzisiaj kolejna porcja nowych zadań do wykonania przed nami. No i też na samym początku chciałbym sprostować pewną rzecz. Ja tu wybrałem sobie Jema, więc zaraz zagramy sobie jakieś zawody krótkawe. No dobra, jak widzicie, mamy basen, mamy dwóch przeciwników do pokonania. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś problemów, więc chciałbym przy okazji sprostować wam jedną rzecz, ponieważ ja powiedziałem, że można w skate najprawdopodobniej przemieszczać się wyłącznie za pomocą metra. Jednak sprawdziłem to i od dzisiaj mogę wam już powiedzieć, dzisiejszego odcinka, że jednak można się teleportować, tak jak było to w przypadku skate'a dwójki czy też trójki. Nie ma problemu, żebyśmy wybrali jakieś dowolne zadanie i po prostu do niego się teleportowali. Tak więc to takie małe sprostowanie. Sprawdziłem to, już mogę wam to powiedzieć. Jest dosyć fajnie będzie to ułatwienie, jeśli tutaj widzicie, nie możemy schodzić z deski. Do każdego miejsca będziemy mogli się teleportować, nie będzie to takim dużym uciążeniem dla nas. I kurczę, myślałem, że... Grałem dawno tak w Skate'a 1, myślałem, że jednak tam była tylko możliwość właśnie poruszania się za pomocą metra. Jednak nie wiem, może jakaś aktualizacja to uaktualniła, nie wiem jak to było. Być może po prostu ja o tym zapomniałem, mam prawo do tego, ponieważ dawno w Skate'a po prostu nie grałem. Tutaj jak widzicie, bez problemu sobie tutaj radzę, mam 10 tysięcy, ale... Ale tutaj chciałbym też zdobyć jedno osiągnięcie, ponieważ jest takie osiągnięcie za zdobycie 20 tysięcy punktów w jakichś zawodach i myślę, że tutaj będzie to dosyć łatwe do wykonania. Mam jeszcze jakieś tam 40 minut, więc może to się uda. A w takim tempie to powinno się udać z mnożnikiem razy 3. Jeszcze raz. Ach, pięknie. A, z małym opóźnieniem, ale odblokowało się, co najważniejsze. A tu jeszcze nie koniec tych zawodów, chociaż aj. Wylądowałem w złym miejscu. Gdybym mógł zejść z deski, szybko bym tam wskoczył ponownie, ale tutaj zobaczcie, już mały problem napotkałem, ale no dobra, no kurczę, wystarczy tyle punktów, zobaczcie jaka przewaga miażdżąca między pierwszą a drugą osobą. Też postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, bo były dwa pytania. A więc jedna osoba pytała, czy jest możliwość zmiany tej kamery, żeby no jakoś kilka osób miało z tym problemy, że kamera jest dosyć nierealistyczna. To odpowiadam to pytanie, że nie, w jedynce nie ma możliwości zmiany tej kamery. Jednak nie wiem, z mojego punktu widzenia to jest dosyć fajna opcja taka kamera, ponieważ zdecydowanie łatwiej te triki nie wiem, czy gorzej się ogląda, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to na pewno zdecydowanie łatwiej się gra, ponieważ mamy taki obraz tutaj na deskę, tak? Czyli mamy, widzimy dokładnie, w jaki sposób ta deska się układa, w jaki sposób możemy na dany murek, na jakąś tam poręcz skoczyć. To nie wiem, z mojego punktu widzenia to jest naprawdę dosyć fajna opcja. No ale nie wiem, być może z punktu widza troszkę to gorzej wygląda. W Skate'cie trójce na Mac była zmiana możliwości zmiany kamery. W dwójce nie pamiętam, ale w jedynce nie ma takiej zmiany. No to jest pierwsza część, tak więc tutaj wiadomo, jeśli ja tutaj zdecydowałem się na pokazywanie najpierw trójki, potem dwójki na samym końcu najgorszej części, powiedzmy pod względem technicznym, no to oczywiście takie zmiany mogą troszkę przeszkadzać i tak jest z większości grami, tak, jeśli wam mówiłem. Jeśli chcecie kupować jakąś grę, zaczynajcie od jedynki, potem dwójka, potem trójka. I to zależy, czy to Gearsy, czy to właśnie tutaj, jeśli chodzi o Skate'a. Zawsze wybierajcie pierwszą część, bo potem będzie dla was taki duży, miażdżący szok. W Skate'cie dwójce, jedynce i trójce nie ma jakichś dużych zmian graficznych, ale przy tego w takich Gearsach, no tam troszeczkę skok graficzny jest zauważalny. Dobra, my możemy już wykonać sobie teraz zdjęcie, które się wam tutaj świeci na mapce. Zaraz się tam przeniesiemy. Zdjęcie dla jednego z magazynów tutaj. Skateboarding, Skateboard Maga. Widzicie, przenosimy się. Pyta nas gra. Znaczy, no my się poruszamy, powiedzmy to, za pomocą tutaj metra. Ale tak naprawdę to jest po prostu zwykła teleportacja, która jest w większości gier. Dobra, już widzę kolesia, możemy sobie do niego podjechać i wykonać to zdjęcie, które jakieś tam nam popchnie tą fabułę jakoś, troszeczkę będziemy bardziej znanymi osobami dzięki takim zdjęć.
Dzięki takim zdjęciom nie zdjęć. O, udało się za pierwszym razem w sumie nawet ten manual. Czekajcie, zaraz muszę to zobaczyć. Dokładnie, tego manuala przez całą długość trzymałem. Ja go w ogóle nie puściłem, nie wykonałem żadnego triku tutaj w tej luce. Bierzemy jakieś zdjęcie. A, to wydaje mi się może być na tle, widzicie, tego sklepu, w którym już byliśmy sobie. I mamy drugie zdjęcie wykonane. Jeśli chodzi o ten magazyn, zostało tam jeszcze kilka zdjęć, jak widzieliście, do wykonania. Ale to musimy troszkę fabułę popchnąć do przodu, tych zadań troszeczkę musimy wykonać. I potem będziemy mieć możliwość też wykonywania zdjęcia do drugiego magazynu, którego też już pewnie znacie, jeśli chodzi o Trashera, tak więc... Te dwa magazyny są takimi jakimś sponsoringiem Skate'a jedynki, no ogólnie całej serii. Też będę starał się odpychać z obydwóch nóg tutaj, bo komuś tam to przeszkadzało, zauważyłem. Znalazło się chyba trzy takie osoby. Że dla mnie to nie wiem, nie robi to różnicy, że odpycham się jedną nogą, czy też dwoma. Czy to na zmianę, dla mnie to naprawdę nie robi różnicy, ale no jak komuś przeszkadza, kto ogląda, no to nie wiem, no mogę to zmienić, mi to nie robi jakiegoś problemu większego. No dobra, jest kolejny tutaj ze skateboardzistów, ponieważ te zadania, które tutaj wykonujemy, naprawdę są dosyć fajne. Zaraz zobaczcie pierwszą fajną rzecz, chociaż już widzieliście, ale teraz wam o tym powiem. Przedstawiamy, zobaczcie, mamy przedstawienie postaci firmy, z którymi on współpracuje, czyli które go sponsorują w jakiś tam sposób, dla których on jeździ. Pokazujemy też w jakimś tam stopniu jego umiejętności i coś tam o sobie opowiada. Naprawdę jest bardzo ciekawe i fajnie zobrazowane. Przykładowo w Skate 2, tego trójce też tego nie było, co mi się strasznie tutaj podoba. Każdy skateboardista, z którym będziemy mieć okazję tutaj współpracować w jakiś tam sposób, wykonywać danego zdania, naprawdę w genialny sposób jest przedstawiony i strasznie mi się to podoba. Też podobało mi się zawsze to taki stylu było Tony'ego Hawka, gdzie tam zawsze oglądaliśmy filmiki o danym profesjonalnym skateboardziście. Tutaj mamy takie filmiki bardziej już na podstawie gameplayowym, tak? Czyli mamy tam postać z gry, a nie filmik taki realistyczny. Jednak i w Tony Hawk'u mi się to podobało, i w Skate 1 mi się to podoba. Jeśli chodzi o inne części Skate'a, nie było tego niestety. A będziemy tutaj wykonywać zadania dla wielu skateboardzistów, więc to jest dosyć fajna opcja. Aj, no nie udało się po raz kolejny, coś chyba tutaj źle robię. Dobra, czekajcie. Już chyba tutaj obczaiłem. Trzeba to tutaj chyba dołem przeskoczyć. Aj, było blisko, ale dobra. Już obczaiłem, trzeba dołem to robić, a nie górą, tak jak przed chwilą to zrobiłem. Więc poprawiamy się. W takich wąskich uliczkach strasznie mi zawsze ludzie przeszkadzali. Aj, zobaczcie, było bardzo blisko już. Bo oni nie patrzą, czy ktoś jedzie, oni idą normalnie. Nie przesuną się. W Skate 2 i 3 było troszkę... Aj, w Skate 1 i 2 troszkę to było bardziej tutaj taki, te postacie z drogi były na drodze. Były bardziej inteligentne, tutaj naprawdę w ogóle się nie cofną. Chociaż przy takich dużych prędkościach przy takich dużych prędkościach, które tutaj osiągam w Skate'cie, na tej desce, no to może być nawet... Wiesz, oni mogą nie być zorientowani w ogóle, że tutaj jadę. Aj! Co za... Czyli no nie, wszystkie zdania są proste, jak widzicie. Ja pierdzielę, no. No dobra, w końcu się udało to tutaj ukończyć. Mogłoby się dawać zadanie proste, jak widzieliście, tam były i problemy z tymi ludźmi, i były też problemy z wylądowaniem. Też trzeba było odpowiedni kąt tutaj załapać, więc tutaj ta kamera dosyć dobrze działała, moim zdaniem, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia tutaj wygląda. Mamy sponsorów, których możemy wykorzystać, znaczy, których my możemy posiadać, tak? Będzie tam jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki, jakieś dodatkowe zadania też dzięki temu.
No jak na razie nic nie możemy sobie tutaj ciekawego wybrać, bo jak widzicie mamy to wszystko zablokowane. Ale pokazuję wam w ogóle jakie tutaj marki, jakie brandy tutaj w ogóle są, jakie są możliwe do później, w późniejszym etapie tej gry do wyboru. No nic, wybierzemy sobie jeszcze jakieś inne zadanie. Poszukamy sobie takie na chybił trafił, wybieram zadania, ja nie mam pojęcia gdzie co jest, jakie zadania będę miał okazję wykonywać, tak więc po prostu... Chociaż tu mamy też, jak najedziemy na tą ikonkę jakiegoś zadania, to mamy informację o tym, jakiego jest profesjonalnego skateboardzisty. Będziemy mieli, po prostu będziemy brali udział, tak? Więc tutaj jeśli o to chodzi, to mamy możliwość sprawdzenia tego wcześniej. I tak mówię, no nie mam pojęcia przy jakim skateboardziście są jakie zadania, tylko kojarzyłem tego pierwszego, którego wykonywaliśmy. Jest to jeden z moich ulubionych skateboardzistów. Więc tu kojarzyłem zadania, jakie było do wykonania, ale jeśli chodzi o innych, to zupełnie nie mam pojęcia, co będziemy robili. I też po raz kolejny widzicie pokazanie marek. To jest takie połączenie, pokazanie przy okazji jakich, do jakich marek jeżdż, dla jakich marek jeżdżą. No i jakieś takie umiejętności, z czym się specjalizują i tak dalej. Aj, przepiękny trik. Też od razu chciałbym wam podać informację, od razu mi się przypomniało, że jeśli macie skate'a trójkę, to nie ma już online pasa, czyli możecie grać. Okej, dobra. Trzeba przeskoczyć, zdobyć jakąś tam liczbę punktów i przy okazji wykonać flip trika. Dobra, zobaczymy, czy teraz to się uda. Okej, udało się. Dobra, jeśli chodzi o tego online pasa, ponieważ tutaj to nie był taki zwyczajny online pass, jeśli chodzi o skate'a, ponieważ to dopiero wtedy online pasy wchodziły. Tam były problemy, żeby oglądać jakieś filmiki, wrzucić jakieś filmiki do sieci na YouTube czy coś w tym stylu. Teraz tego nie ma już, jak macie skate'a trójkę, uruchomicie teraz tryb sieciowy, to macie wszystko odblokowane. Dosyć fajna informacja, czyli możecie teraz wrzucać swoje filmiki, wrzucać swoje zdjęcia i nawet jeśli nie macie nagrywarki, a macie skate'a, to możecie jakieś tam krótkie filmiki na YouTube'a sobie wrzucać bezpośrednio ze strony skate'a. Czyli wrzucacie na stronę, na serwer, serwer hosting bardziej, tej skate'a. Potem to pobieracie sobie na swój dysk i możecie to wrzucić na YouTube'a. Jeśli macie tą nowszą wersję skate'a, tam bezpośrednio można na YouTube wrzucić filmiki, jeśli podacie swój login i hasło. Więc wydaje mi się, że dużo osób po prostu nie ma kasy na nagrywarkę, a chciałby tam jakieś swoje umiejętności pokazać właśnie w takim skate'cie, więc może coś takiego ktoś, tak coś takiego się pobawić. I też nie wiem, jak chcecie też osobom, możecie sobie komentarz na przykład dograć, tak, do skate'a. Tylko mówię, tam te filmiki są krótkie, to one długo dosyć chyba nie trwają, chociaż... Dokładnie wam nie powiem, bo nie pamiętam już. Sprawdźcie sobie sami, jeśli macie skate'a trójkę. Dałem o tym informację na Facebooku, ale być może nie każdy miał okazję to sprawdzić po prostu. To mamy kolejnego skateboardzistę. Dosyć fajną miejscówkę. Dobra, akceptujemy to zadanie i zaraz sobie zobaczymy, co ciekawego jest. No dobra, wszystko jest chyba tutaj oczywiste. Musimy wskoczyć sobie na trzy te zaznaczone tutaj nam... takie murki, nazwijmy to. I zdobyć 600 punktów, tak jak to przed chwilą zrobiłem. Tak więc, jak widzicie, zadanie nie należało do zadań trudnych. Wylokowaliśmy też jakieś kolejne. No też jak zdobędziemy jakieś tam umiejętności u danego skateboardzisty, jeśli tam przykładowo będziemy u nich wykonywać zadania, jakieś zdjęcia, to wiadomo, potem te zadania pojawiają się, potem tych zadań pojawia się coraz więcej. Zdecydowanie w szybszym tempie będziemy mogli sobie zdobywać te różne
okładki na te magazyny. No i to taki główny tutaj jest oczywiście wzgląd fabularny, tak? Tutaj mamy być jak najbardziej popularni, mamy trafić na wszystkie okładówki dwóch czasopism i to będzie w sumie tyle, jeśli chodzi o tą fabułę, bo też ktoś mnie pytał, o co chodzi w fabule. Ja opowiadałem o tym w skrócie w pierwszym odcinku, ale to jak tutaj będzie już coś tam wyjaśniało się z tą fabułą, to oczywiście wszystko wam przetłumaczę. Te informacje, które są aktualnie podawane w języku angielskim, te napisy, myślę, że to nie są jakieś istotne informacje, więc nawet tego nie będę tłumaczył. A więc dobra, to będzie tyle. Prawie tutaj usiadłem na ławkę, chociaż było to zupełnie niezamierzone. Koleś tylko po prostu się położył. No dobra, tak więc to będzie tyle. Trzymajcie się, jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. No i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, które pojawią się niebawem. Cześć!